21 czerwca w naszej rybnickiej filii odbywa się Kongres Corporate Governance 2023. To już czwarte tego typu spotkanie. Pierwsza konferencja odbyła się w 2018 roku. W tym roku tematem przewodnim naszej konferencji będzie komunikacja korporacyjna. Niezwykle cieszę się z dzisiejszego wydarzenia, konferencji dotyczącej tematyki Corporate Governance. Patruję w tej konferencji wiele korzyści dla Uniwersytetu, dla całej społeczności akademickiej. Przede wszystkim sama tematyka konferencji jest niezwykle ważna, aktualna. Ona pokazuje, jak ogromną rolę odgrywa dzisiaj monitorowanie i zarządzanie korporacjami. Kładziemy nacisk na zmiany generacyjne, kładziemy nacisk na rozwój nowej technologii. Przede wszystkim mówimy tutaj o rozwoju sztucznej inteligencji, która wspierać będzie procesy decyzyjne w ramach korporacji. Na kongresie spotykają się przedsiębiorcy, studenci, wykładowcy akademicy z różnych uczelni. Rozmawiają dzisiaj głównie o komunikacji w zarządzaniu. Wcześniej, w poprzednich latach, mówiliśmy i o technologii, i o etyce, i o regulacjach, ale dzisiaj to właśnie komunikacja. Komunikacja, która została zdominowana przez cyfrowe środki przekazu, stała się hot topiciem, o którym trzeba mówić. Konferencja w Rybniku to niezwykłe wydarzenie. Instytut Audytorów Wewnętrznych AI Polska po raz kolejny objął swoim patronatem wydarzenie poświęcone niezwykle istotnym kwestiom. Kwestiom ładu organizacyjnego, audytu wewnętrznego, komunikacji. To są te rzeczy, te elementy, te aspekty, które są niezwykle istotne z punktu widzenia zarządzania każdą organizacją. Zarządzanie odbywa się zawsze przez komunikację, ale nie chodzi tylko o przekazywanie poleceń, o dyrektywne traktowanie swoich podwładnych. Komunikacja musi być otwarta, oparta na zaufaniu, na wzajemnej przyjaźni i życzliwości. Wtedy firma może budować swoją przewagę konkurencyjną.